Siema wszystkim, tu Palar, witam was w 35. odcinku Zagrajmy w Jack Alliance 2 na modzie wersji 1.13. Dzisiaj odbijamy szpital w Cambrii. Standardowo już zaczynam oczywiście na przyspieszeniu walkę. Ostatnio dużo było tych walk, no bo to 5 sektorów Cambrii. W następnym odcinku będziemy też walczyć z farmerami, nie pamiętam ilu ich tam będzie, czy będzie konieczne to przyspieszenie, czy nie. To już się okaże, gdy będę nagrywał. Ale no jak na razie zajmiemy się dzisiejszym odcinkiem. Strasznie mnie denerwują ci chowający się ostatni przeciwnicy. Jak zostanie jeden czy dwóch, to oni zawsze się gdzieś skampią i ciężko ich znaleźć. Właśnie dzisiaj miałem taką sytuację, jak to nagrywałem, chyba z 10 minut szukałem jednego ukrytego gościa. Dlatego ten fragment akurat pominę, wytnę, więc jak będzie mały skok w obrazie, to znaczy, że właśnie wtedy szukałem. Zresztą znając mnie jeszcze i tak o tym wspomnę, mimo że teraz wspomniałem. No i tutaj ładnie przez szybkę zajęliśmy się kolesiem. Chyba zajęliśmy. Albo on przeżył i później do nas wyszedł, nie pamiętam. Nie, zajęliśmy się. Wam ledwo zacząłem gadać, już mi w gardle zaschła, herbatę wypiłem podczas nagrywania. Nie mam nic do picia, cholera. I tutaj bary oberwał, stwierdziłem, że dobra, lepiej wczytać ten safe i zdjąć najpierw kolesia, który nas zaskoczył. Nie sądziłem, że akurat stamtąd przyjdzie, byłem tak bardziej przygotowany na to, że przyjdą nieco ponad wyżej niego. Zresztą widzieliście rozstawienie najemników. Oni byli przygotowani właśnie na to, że ktoś nadejdzie z tamtej strony. On przeszedł trochę niżej, trochę mnie to zaskoczyło, jak bary oberwał. Jest standardowa moja taktyka, zająć dach, później go bronić. Heimus niestety na dach nie wszedł z powodu plecaka. Stwierdziłem, że ja mu zostawię ten plecak, bo jak go wyrzucę, to później o nim zapomnę. No właśnie, tak się zastanawiałem. Nie, jednak stwierdziłem, że zostawię. Schowam go tutaj w kąt, jakby ktoś przyszedł, żeby była jakaś szansa na reakcję. W sensie wyrzucić ten plecak szybko i wspiąć się na górę. Na szczęście to nie było potrzebne. Poza tym, Heimus, no, uratowało mnie przed sporym zaskoczeniem, bo część najemników przeciwnika, dokładnie dwóch, weszło na ten dach i od tyłu by mnie zaatakowali, ale na szczęście Heimus to usłyszał, więc byłem w stanie się na to przygotować, zareagować. No tutaj takie, a może się uda, strzały. O właśnie to jest, że Heimus słyszy dźwięk z góry i od razu moja reakcja, ustawiam część najemników tak, żeby nasza grupa na dachu nie dała się zaskoczyć z żadnej strony. No tutaj Orange miał kilka bardzo ładnych strzałów, które mi się strasznie podobały, tak fajnie to po prostu wyglądało. Tak idealnie trafiał przy tym, przy tej ściance, że ten pocisk jednak przelatywał i trafiał przeciwnika. No Dimitri akurat tego szczęścia nie miał. Tak w ogóle muszę znaleźć chwilę i broń sobie ponaprawiać, bo ona ma ostatnio tendencję do częstych zacin. Na szczęście one nie są tutaj aż tak bardzo drastyczne, męczące i sprawiające, że poniosę straty. Najemnicy dość szybko tą broń naprawiają, sami sobie odcinają i mogą dalej walczyć. Ewentualnie zawsze większość moich najemników ma zapasową broń. Jak nie ma broni, to zawsze jakieś granaty. Nie mówiłem tego chyba, ale standardowo, jak w całej Cambrii chyba było, w tym sektorze również 10 wrogów. Czyli przewagi liczebnej
Nie miałem, było chyba 10 na 10 dokładnie. Bo w drugim oddziale mam 4 osóbki. Mam nadzieję, że może te dwa questy z farmerami i z tym dzieciakiem, który był 2 czy 3 odcinki temu, uda się dobyć te 80% realności, to zawsze chętnie bym wcielił tego lekarza stąd do drużyny. A tak jak mówiłem, no dodałem sobie kasę, więc nie będę nikogo wynajmował, będę co najwyżej tylko korzystał z usług tych, na których trafię po drodze, a jeszcze trafimy na pewno na jednego agenta Deidrany, który chętnie zmieni stronę za odpowiednią kwotą. Tylko sam już nie pamiętam, gdzie on był. O, Sterek otrzymał jeden punkt zręczności. Bary jeszcze gdzieś tam otrzyma jeden punkt umiejętności strzeleckich. Najbardziej upragniona przeze mnie umiejętność. O, tutaj starałem się mu ładnie w główkę strzelić, zaraz to się chyba uda. O, właśnie, piękny strzał. No i tutaj już zaczynam szukanie tego jednego niedobitka, także zaraz będzie skok. W obrazie oczywiście. O właśnie, tutaj. I on się zaraz tutaj znajdzie w tym szpitalu. Myślałem, że będzie więcej walk w zamkniętym terenie, jednak nie. A ja już was zostawiam z komentarzem na żywo. Groovy, that is it. No, nareszcie udało mi się znaleźć tego ostatniego niedobitka, jak się skubany skrył. Przepraszam. Szpital w Cambrii odbity, tak jak cała Cambria. Mamy 36 lojalności. Dwie misje do wykonania, którymi się zajmiemy w następnym odcinku. Na pewno zajmiemy się farmerami. Może zdążymy, też poszukamy Joeyo, albo zaczniemy odcinek od znalezienia Joeyego, gdy już go znajdę, wtedy zacznę nagrywać i dopiero ruszymy na farmerów. Nie wiem, jeszcze tutaj pomyślę. Z interesujących NPC-ów są 3. No i tutaj jeszcze jakaś pielęgniareczka, porozmawiajmy z nią. Hi, Nurse Jenny. Sometimes I don't know how these doctors keep up the pace. There's. No, nie mówisz nic ciekawego. Just wait here for a moment while I go. O, po lekarza poszła. We have patients, Dr. Beaumont. It's the. Tell him I'm on my way. No właśnie, tutaj od teraz mamy darmowe leczenie, więc zawsze możemy sobie do Cambrii pójść i dostaniemy. Dr. Vincent Beaumont. Until you guys came down here, I had given up on this country. Don't mean to brush you off. Tam Aira jest trochę ranna. To porozmawiamy z nią. Just the one wounded. That's though I hate to do this, I will have to charge you for any medical services rendered. No dobra. Don't mean to be a stickler about this, but I'll need. Już ci daję moment. 110 chcesz, masz, podejmij. All right. A mam nadzieję, że zaraz odzyskam Majrę. A, poszli na stronę. Ha, ona się będzie normalnie leczyć. Dobra, mniejsza. Yes. Poszliście sobie na stronę, pewnie się zabawiliście. Co, okay. Jeszcze dwóch NPC-ów. Jeden to jest lekarz, którego można zrekrutować, gdy mamy 80% lojalności w Cambrii. Czyli nie wiem, czy nam się uda to osiągnąć, wykonując te dwa questy z farmerami ze znalezionym dzieciakiem. Oraz mamy tu pacjenta na wózku, znajdźmy go.
który się pojawia tylko jeśli gramy w trybie science fiction. O jest. You don't look. I was just looking for gold dust in the mines, and I saw all that went. Dan was spitting and grabbing. It was. They're big. I don't feel. O, właśnie nam mówi o robalach, które w trybie science fiction pojawiają się losowo w którejś z kopalni. No, jak na razie nie mieliśmy żadnej informacji, w której to jest kopalni. Jeśli taką informację dostaniemy, to na pewno pójdziemy z tymi robalami się rozprawić, ale na dzisiaj to już by było wszystko, także do usłyszenia następnym razem. Cześć!